Cześć, z tej strony Młody Filmowiec. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o moich doświadczeniach z darmowymi programami do montażu. Czasami jest taka sytuacja, że chcemy nauczyć się montować, a nie mamy kasy na takie programy jak Adobe Premiere czy Sony Vegas. Także potrzebna jest nam darmowa alternatywa. I są takie alternatywy, nawet lepsze od niektórych z tych programów. Pierwszym programem, w którym stawiałem pierwsze kroki w montażu, był Windows Movie Maker. Jest to naprawdę prosty i bardzo często od razu zainstalowany na komputerze program do obróbki wideo. Ten program jest bardzo przyjemny i prosty w obsłudze. Są różne przejścia pomiędzy kadrami, są różne filtry efektowe, są trzy ogólnie ścieżki dźwięku, także wow, już jest super. Fakt, że te ścieżki dźwiękowe są inaczej ułożone, bo to nie tak, że są po kolei różne ścieżki dźwięku, tylko jedna jest kategoryzowana jako muzyka, druga jako lektor, trzecia jako dźwięk z samego filmu. Można oczywiście ciąć, cięcie to jest podstawowe narzędzie montażystów. Oprócz tego wszystkiego, oprócz wszystkich efektów, kolorowania, to cięcie jest podstawowe i najważniejsze. Ja zaczynałem z tym programem, wiem, że na podobnym poziomie zaawansowania jest wiele programów, też darmowych, ale według mnie ten jest najlepszy, bo niektóre mają takie ograniczenia, że nie ma timeline'u, w innych coś tam, no różne. Dla mnie ten jest najwygodniejszy, z nim zaczynałem. Nauczyłem się, o co chodzi mniej więcej w montażu. Kiedy już nauczymy się montować w takim programie jak Windows Movie Maker, chcemy czegoś więcej. Przeskok pomiędzy takimi prostymi a bardzo zaawansowanymi wydaje mi się, że pusty. Przynajmniej u mnie był pusty. I ja zrobiłem zaraz ten z podstawowych do zaawansowanych programów. I są takie dwa zaawansowane i bardzo fajne programy. Jednym jest HitFilm Express, to jest darmowa wersja programu HitFilm Pro. Jest on bardzo rozbudowany, bardzo zbliżony jest do Adobe Premiere, także to jest duży plus. Można tam robić o wiele więcej rzeczy nawet niż w Sony Vegas, tak mi się wydaje. Drobnym minusem tej wersji darmowej jest to, że wiele jest powycinane. Z drugiej strony to, czego potrzebujemy do dalszej nauki montażu i podstawowego, w sumie nawet nie podstawowego, bardziej zaawansowanego programu jest zawarte w tej wersji darmowej. Ale nie ma co się martwić, można kupić paczki asetów, takich tych programów, części programu, które zostały wycięte z wersji darmowej, żeby sobie je z powrotem przywrócić. To tam jest koszt niektórych $10–20, to nie jest dużo, a jeśli czegoś potrzebujemy, to można naprawdę sobie to trochę rozwinąć. To jedna rzecz jest fajna. Do tej pory, kiedy jeszcze było rozróżnienie HitFilm 3, HitFilm 4 Express, to można było obrabiać tylko do jakości Full HD. Nie było 2K, 2,5K, 4K. I to jest dla mnie ważne, bo ja lubię nagrywać w 4K, ale w najnowszej wersji już te jakości są już do 4K rozwinięte, a wcześniej to było płatne, także to według mnie jest bardzo, bardzo na plus tego programu. Oprócz tego, do tego programu jest wiele tutoriali na internecie, nawet po polsku, a jeśli ktoś ogarnia angielski, daje sobie radę, co w dzisiejszych czasach raczej angielskimi większość osób, to są tutoriale robione przez osoby, które współpracują z HitFilmem i są to na pewno sprawdzone poradniki, gdzie jeśli zrobisz tak jak oni, to wyjdzie, przynajmniej powinno, chyba że ktoś coś popsuje w postprodukcji. I to był jeden z takich programów, których ja używałem i do niego wracam. Drugim, a w zasadzie trzecim programem, o którym dzisiaj powiem, to jest DaVinci Resolve. Mogliście o nim słyszeć i to jest program darmowy. Znaczy, znowu jest ta sama sytuacja. Jest wersja darmowa i jest wersja płatna. Ta wersja darmowa ma inne ograniczenia, inny niż HitFilm. Nie ma tam tak powycinanych rzeczy, że można sobie je potem dokupić, tylko są inne ograniczenia, nie pamiętam jakie. Wydaje mi się, że są ograniczenia do ilości ścieżek audio i wideo i chyba coś jeszcze, ale tego nie jestem pewien. Jest to jeden z lepszych programów do kolorowania wideo. Sam interfejs jest, myślę, że mniej skomplikowany niż HitFilm Express, bo w HitFilmie jak otwieramy, to dostajemy mokrą szmatą w pysk. Tutaj też trochę, ale no to jest przez to, że te programy są zaawansowane bardzo i mają swoje wymagania. Jest on jeszcze bardziej rozbudowany niż HitFilm, szczególnie pod względem kolorowania. Jest on fajny i fajnie też, że jest on darmowy i jeśli komuś przeszkadzają te rzeczy wycięte z HitFilmu, no to polecam przerzucenie się na DaVinci Resolve. Kiedy mówimy o programach darmowych, ktoś mógłby jeszcze wspomnieć o programach pirackich, w sensie o wersjach pirackich programów. Tak, to jest temat ogólnie dość burzliwy, dość dyskusyjny, bo ludzie, to jest dyskusja nad tym w internecie, czy dobrze, czy niedobrze. Bo w sumie, no z jednej strony to jest racja, te programy są drogie. Za Sony Vegas na 2000 zł to jest dużo dla przeciętnego użytkownika. Z drugiej strony taki pakiet Adobe to też dużo kosztuje. Nawet jak jesteśmy studentem, i mamy tą zniżkę, no to nadal cena jest wysoka i może nam nie odpowiadać. I ktoś mógłby zapytać, a co z tymi programami pirackimi, w sensie z tymi pirackimi wersjami? Moim zdaniem to jest tak, że ok, jeśli chcemy sobie przetestować sam program i te wersje pirackie są o tyle ok, jeśli na nich nie zarabiamy i sprawdzamy, czy ten program nam odpowiada. Jeśli piracimy program, chcemy na nim zarabiać, no to już jest naprawdę niefajne, ale jeśli piracimy, bo chcemy go przetestować, a czasami no nie ma darmowych wersji programów, albo ten okres, który jest dostępny, jest za krótki, żeby w pełni poznać możliwości tego programu. Więc one są ok, pirackie wersje. Ja tak używam Sony Vegasa i się przekonałem jednak, że HitFilm Express czy DaVinci Resolve są od niego o wiele lepsze. Trochę bardziej skomplikowane, ale myślę, że przez to, że są darmowe, nie trzeba za nie płacić, to są lepsze. Dobrze, a więc to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, miło wam się go oglądało, bo mi fajnie się wam opowiadało. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem w wyborze programu do montażu. No i cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.